Przymrozki są co dziabać, drzewo. Do wyjścia. Zimno się robi w nocy. I do taczki teraz. Trochę nażnąłem. Dalej piła stanęła, nie chcę czegoś zrobić. Co jest. Nie wiem. Mokre. Próchnica. Trochę trzeba naciąć. To będzie twardsze może. A, coś mi wlazło? Nie. To jest jakieś dębowe. Czy? Kurwa, co to mnie? Gałęzie. Po oczach mi latają. O, takie kawałki do pieca. To rozumie. Takie drzewo suche. Samo z siebie do pieca nie pójdziesz. Trzeba wszystko rąbać. Narąbię sobie, to będę miał. A tak? O, gotowe. Już na pół. Jeszcze z jednego. Nie szkoda tych ludzi, naprawdę. Szkoda mi ludzi. Cały czas każdemu mówię, że zdrowia wszystkim życzę. Ja nie wtrącam się w wojny, bo mnie to nie interesuje. Każdy ma swoją unikalną wojnę w życiu. Kurwa. Ja pierdolę. Normalnie twarde jak szczapa. Kurwa. Byłaś. Teraz to inaczej cyknę i zwlecie. Odwrotnie. A to podziały te kołki zachy w kurze. One są suche. Ja pieprz! Nie. Nie dam rady, czy chuj nie się kier. Muszę dobrze przykrzanić. No. Zaraz. Kurwa! Jak nie powiem se kół, to nie mogę. To trzeba będzie podziabać też. O, dziabnę parę razy i się zaraz leci. Zaraz będziemy go dziabać. O, to elegancko poszło, bez żadnych problemów. No, drzewa mam trochę już jest. Co to jest? To muszę wydziabać, tamto pozbierać? Takie to jest życie na wsi. To życie nie jest usłane różami. Tutaj, żeby robić na wsi, to trzeba umieć. Nie tylko gadać, trzeba umieć. Jak się nie umie roboty takiej, to... to gadanie nic nie da. Chciałem wszystkich pozdrowić na całym świecie i te, bo... kobiety, to są martyretowane przez Rosjan. Szkoda, naprawdę szkoda, bo... dla mnie najlepiej było, żeby nie było tej wojny. Ale że do porozumienia nie doszli państwa, to coś zrobić. To mówię naokoło, że... o, mokre. To trzeba, żeby wyschło. Zobaczcie, jakie to mokre. Na deszczu było trochę namokło i... o, pieprz. Ale lepiej, żeby to miało się zmarnować, to lepiej pójdzie do pieca. Rozgrzeje się piec i to wszystko pójdzie. No to się podeschnie. Poleży trochę na tacce, to takie mokre. Pójdzie pod dach. Wszystko. Kruszy się.
do pieca pójdzie. Mam czasu dzisiaj, sobotę wolno, to inni pracują, my nie pracujemy, mamy wolne, to przy okazji mówię, podziabię sobie drzewa trochę. No, jak idzie ładnie, niektóre idzie dobrze, niektórzy nie. Myślicie, że ja chciałem być światowym youtuberem? Ja tylko chciałem spróbować, zobaczyć, jak to jest. Być na szczycie. Ale co z tego szczytu jest, jak ja na tym nie zarabiam? Nic. Ani centa. Jeszcze na internet muszę wydawać. Teraz mam do zapłaty 550 zł. Wyobrażacie sobie? Nowa umowa. On mówi, że będzie malała. A tu się podniosło. A pierdole. Dobre są. Będzie malała, ale kurde, do przodu. I z tego wszystkiego to nie wiem, czy będę staw kopał. Mam cukrzycę, a leki są drogie. Mówiłem wszystkim, że o, staw wykopię. Ale kochani, czasy się zmieniają. Później przyjdzie tak, że leki będą drogie i skąd wezmę pieniędzy? Manna z nieba nie będzie leciała. Kopalnia też wspiera Ukraińców. No, wypad tam obcinają i dają Ukraińcom. Szkoda ich tych rodzin, bo te rodziny rzeczywiście. No, znalazł się taki, co chce rządzić, a to nie chcę się sprzeciwić. Jemu sprzeciwiają się i jest wojna. Dobra. O, zobaczcie, jaki mokry dąb. To dąb? To sosna. Dąb. To. A ludzie kasę trzepią na takich głupich gadaninach. Tak jak z tym, co mnie podłożyli mój głos. Jeszcze skręcili, żeby jeszcze ich bardziej wyglądał. Oj, oj, oj. O, jest trochę. Już, ale teraz na drobno. To nie na drobno, bo... To nie na drobno, bo do pieca nie wejdzie taki gruby. O, to zaraz rozwalę. Jak przyjdzie. Chodźcie. Co się dzieje? O. Wcześniej żnąłem to. Jeszcze parę razy dziobnę i to się rozwali. Chodźcie się zabierze. Nic nie było to. O. Wszystko się rozwala. Bo to było to. Tyle lat, co leżało. I w wodzie. I błocie. Widzicie? Jest na błoto. Chlapa. Wrócimy to drugimi nogami. I teraz robię! O! Siekiera wlazła. Wyłaź. O kurczę. Nie dam rady. Chyba drugą pobiję. Takie mam siekiery. O! Wiecie, co się robi? O kurde. Jak ja nie wyrwię tego? Spokojnie, pęka. Rębak mam taki. Gdzie? Jaki rębak? Błoto, to musi schnąć. Ja pierdolę. Kurwa, jak ja to wyjmę. Ciężko by mi wyjąć tę siekierę. Kurwa.
wlazła tam na twarde. Może jakoś wybije. O, i właśnie. To taki się działania trzeba siły. O, jeszcze mi zeszło. O. To za siekiery. Popierdolone. A te jakby na... Te wyjąć, jak? O! Ruiny. Wyszło. Przebiłem się. O! Wiecie, kochani, jak to ciężka robota o to dziobanie? Zwaliła. I to musi tak leżeć, jak przesznie. O! To ta, o! Zrobiłem taczkę. Tam muszę przejść na tamtą stronę, bo tam też mam pożnięte klocki, aby działać. To jest suche. To idzie tu. I mam taczkę uciętego. Mam takie większe tam kawałki w domu. I tak to wygląda, to dziabanie. Tak to wygląda, to dziabanie. Hop. Kurwa, złapałbym tylko tak kurwa gaj się jeba tam przeszkadza. I spodnie mi z dupy spadają, chudne w oczach. Ja pierwszy, a na mnie wpadnę. No, tyle naciąłem. Jak widać, tyle. Jeszcze o to wszystko trzeba pociąć siekierą. Tam mi zaraz wam pokażę, co jest grane w tej pile. A to jeszcze ciąć trzeba.